Generalnie chciałbym, żebyście każdy dzień rozpoczynali, kończyli w trakcie, czy to, co zamierzam teraz zrobić, realnie pomoże mi zrobić krok w głąb. Chciałbym was bardzo powitać w tym historycznym momencie, kiedy spotykamy się na Festiwalu Głębi. Wielkie brawo! Ja pamiętam taki pierwszy moment, jak ja się czułem obcym i przychodniem. To był, jak byłem pierwszy dzień w przedszkolu. Tu był dywan, ja stałem na brzegu tego dywanu, tam się dzieci bawiły. I ja tak stałem, patrzyłem i sobie myślałem, ja nie mam kompetencji, żeby być w tym miejscu. Potrzebuję takiego małego intelektualistra. Moja prosta świadomość jestem. Jestem tak zachwycona tym, że tu przyjechaliśmy. Taki, wiesz, jestem ciągle w takim biegu, ciągle muszę, a tu nagle się okazuje, że jestem taka wolna, że ja nic nie muszę. No po prostu zachwyt, nie? Niesamowicie, tak człowiek wreszcie może się spotkać sam ze sobą. Jeszcze ty śpiewaj. Dla mnie właśnie kontakt z przyrodą, a jeszcze szczególnie pływanie, takie poczucie ciała w wodzie, jak się położę, tak sobie poleżę, to mi wystarczy 10 minut i jestem zregenerowany. To jest taka różnorodność, że właściwie każdy może znaleźć jakiś obszar taki dla siebie. Ojciec mówił do Jezusa, to jest mój syn, jestem z niego dumny.
i po 20 kilku latach dzieci były pierwszy raz i powiedzieli. No i dostałem też. Życie jest piękne.